Kowbojka! Kowbojka sama. Mam całkiem ładny kapelusz, który pewnie rzucę za chwilę w tłum. Jak wszystko, co dziś mam na sobie. Będę wam rzucać i rzucać, aż nikt nie dostanie po prostu. No nie, kowbojka sama. Mówiłam wam, że kowbojka jest już mężatka. Mężatka, no właśnie, ja jestem mężatka. Muszę powiedzieć, że jestem świetną żoną. Naprawdę tak myślę. Ja jestem świetna, robię przepyszne konfitury, masaż stóp. Naprawdę, bardzo dobry taki, jakby ktoś chciał, to ja mogę zrobić taki masaż. I wiecie co, i czuję, że jestem bardzo, bardzo fajna. Ojejku. Czy to mój rozmiar? No nie wiem. Może tu. Więc dziękuję. Kowbojka sama chce powiedzieć, że kowbojka nie może żyć bez jednej osoby. Nie może żyć. Jak bez powietrza. A teraz mam pytanie. Czy można żyć bez powietrza? Czy można żyć bez powietrza, Warszawa? Chyba Maria Kawlikowska Jasnorzewska nam na to odpowie. Wciąż powtarzasz, upadnie i zgniecie. Patrzysz w okno i smutek masz w oku. Przecież nie kochasz nad życie. Sam mi mówiłeś przeszłego roku. Przeszłego roku. Można żyć bez powietrza.